Kochani, witamy w kolejnym odcinku Makeup in the City by Maybelline New York. Jest ze mną nikt inny jak Klaudia Kupiec. Dokładnie, cześć wszystkim. Yes. Klaudia, powiedz w kilku słowach, co dzisiaj będziemy robić. Ostatnio zrobiłam u siebie na Instagramie ankietę i to wy mogliście zdecydować, jaki makijaż dziś wykonamy. Zaraz przedstawimy wam efekty. Szczegóły i powiemy wam przede wszystkim, jakich kosmetyków będziemy używać. Dokładnie. No to co, make it happen. Klaudia, powiedz tak pokrótce, jak ta ankieta wyszła i czego właściwie mam się spodziewać? Bo ja już sobie przygotowałem trochę kosmetyków, ale rozumiem, że mam się trzymać pewnych zasad. Dokładnie, tak. Zrobimy ciemne smoky eye w kolorach takich brązowych. Dobra, dobra. Czarna kreska. Yes. Konturowanie na sucho. Delikatne podkreślenie kości policzkowych. Co z ustami? Różowe i matowe. I matowe. Dobra, dla mnie jest wszystko jasne. Moi drodzy, na pierwszy rzut wjeżdża nam podkład, bo musimy idealnie przygotować cerę. Dla ciebie kolorek 105. Następnym krokiem będzie oczywiście korektor Fit Me. Ja lubię go aplikować w taki trójkącik tutaj. Dobra, tak, nałożony, rozprowadzony. Teraz gąbeczką sobie możemy drugą stroną, tam gdzie mamy czyste, rozklepać ładnie korektor. Na oko, bo on mi posłuży jako baza pod cienie. Tutaj troszeczkę ogrzy nosie. Klaudia, w ogóle ty trenujesz boks, prawda? Tak, i wiesz, jakie są tego skutki? Widzisz tego siniaka? Co, ale powiedz, boli ci to? Nie, nie boli. A już nie boli? Ej, już nie. Już nie, dobra, to może jak będziemy malować usta, to ja ci tam sama, żebyś pomalowała, bo ja tam nie chcę za bardzo przycisnąć cię. Dobra. Nie? Ale słuchaj, dzisiaj wybrałem dla ciebie taki kolor, że żadnego siniaka nie będzie widać, więc o to się nie musisz w ogóle stresować. No to super. Czyli już widzisz... Jestem ciekawa, ale wydaje mi się, że wiem, o jakiej mówisz. Słuchaj, dobrze się złożyło, że była ta walka. Widzisz, teraz pokażemy, jak można zakryć. Jak walczycie na ulicy, czy trenujecie boks i chcecie na przykład zakryć potem siniaki, które... Wszyscy to robią, wszyscy mają siniaki na ustach i muszą zakryć szminką. Dokładnie, to mamy dla was taką pomadkę, taką szminkę, która zakryje wszystko i to na wiele, wiele godzin. Troszkę tak, o. No. Dobra, blendujemy sobie troszeczkę jeszcze korektor tutaj w załamaniach i teraz musimy ładnie utrwalić całość pudrem. I do tego posłuży nam, kochani, Face Studio Setting Powder. I to jest Ivory, kochani, prasowany puder, ale niezwykle delikatny. Cudowny, bardzo fajnie utrwala makijaż. Transparent właściwie. Dobrze, pięknie, już jesteś zapudrowana. Cudo. Słuchaj, Jarek, bo tak zachwalałeś, jaka trwała i kryjąca jest ta pomadka. Co to na to, żeby ją teraz nałożyć? Dobra, możemy tak zrobić, ale czy ty chcesz sprawdzić jej trwałość, czy po prostu chodzi o komfort, żeby nie było widać jego siniaka? No, jedno i drugie. No. O, więc, prawda, jedno i drugie. Jedno i dobra, drugie, a chcesz zrobić sama? Znaczy, ja się boję, żeby ci nie bolało, więc proszę, żebyś zrobiła sama. Kochani, jest to Super Stay Matte Ink i to jest kolor 120. Taki wybraliście. Wybraliście ten róż i my tutaj zgodnie z waszym wyborem teraz go użyjemy. Nie ma siniaka i nie będzie przez 24 godziny co najmniej. Ha! Dobra, słuchaj, teraz co musimy zrobić? Możemy lekko wykonturować buzię, prawda? I do tego oczywiście użyjemy City Bronzer. Ale pamiętaj, że podkreślenie kości policzkowych miało być delikatne. Ale delikatne, będzie subtelne. Tak. I dlatego... Zresztą on jest taki delikatny, on jest delikatny, prawda? Wiesz co, to jest medium cool, 200. Oczywiście delikatnym pędzelkiem, puchatym. Chcieliście, żeby delikatnie sobie wykonturować buzię, więc zrobimy to delikatnie. Klaudia, mamy już wykonturowaną delikatnie buzię bronzerem i teraz musimy wrzucić odrobinę subtelnego światła na kości, tak? Cudownie, uwielbiam rozświetlenie. No, ale ma być subtelne, tak, tak powiedzieliśmy. No, tak. Dobrze, to do tego posłuży nam paletka Pinky Edge, gdyż ona wygląda tak. Otworzymy, żebyście zobaczyli, pyk. To będzie ten. Ja sobie go teraz tak, pyk, nabieram. No ładnie, widać, mogę troszeczkę tutaj na skronie też zajechać. Ładnie go blendujemy, blendujemy, blendujemy. Drodzy moi, mamy już tak usta, mamy podkład, korektor, rozświetlenie, wykonturowanie, brakuje nam oka. Oka. A jakie miało być oko? Oko miało być w brązach. Mamy kolor tatu, czyli cień w kremie, bardzo trwały, który nam posłuży jako baza. I nakładamy ten cały cień na oko.
i rozprowadzamy go do zewnątrz. Zrobimy sobie taki pędzelek, tak, i po prostu do góry oko. Pięknie nałożony, rozklepany cień. Możemy przejść do brązów. Mamy Pinky Edge, gdzie są chłodne i ciepłe brązy, ale mamy też paletkę The Nudes, gdzie też są brązy. I ty możesz wybrać. To może z tak? Tak. Dobra. Wybrała. Dziewczyna wybrała, więc używamy The Nudes. I tu mamy brązy we wszystkich odcieniach. Weźmiemy na razie ten chłodniejszy na tapetę, czyli ten. Dobra, teraz użyjemy sobie tego ciemniejszego, ale też chłodnego, co? Mhm, tak. Dobra, pokaż. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Piękny, smoky. Moja droga, wiesz co, zerknij sobie w ogóle, jak ty to oceniasz. No właśnie, już jestem ciekawa. No tak, jesteś ciekawa. Słuchaj. Proszę. Mm-hmm. Ładnie? No, super. Małe zaskoczenie polega na tym, że ja teraz w linii tutaj chciałbym połączyć dwa cienie. Chcę połączyć brąz i róż. Moi drodzy, teraz użyjemy taśmy. Przytrzymaj. Przyklejamy tą taśmkę. No nie ciągnąć. No, stop. Widzisz, ja przez ten boks mam tyle siły, że wiem, właśnie, trzymać, widzę. Ciągnę. Wiesz, co robimy? Teraz tak, przyklejamy sobie tą tasiemkę tutaj zgodnie z linią wodną, tak jak leci oko, bo chcemy sobie zrobić ładne wyostrzenie naszego eyelinera. I żeby nam się nic nie zepsuło. I żeby on biegł właśnie tak, jak chcemy. Czyli żeby ładnie wyciągnąć oko. Czekaj. Czyli taki szablon. Szablonik. DIY. No. Nie bierzemy taśmy, która mocna jest, w sensie, że mocno klei, no bo wiadomo, że wtedy sobie ściągniemy nią cały make-up, więc dwustronny nie polecam. Chcesz sama, czy ja mam ja? A, dawaj, spróbuję. Pamiętaj, zgodnie z linią. Dobra, poka. Coś takiego? Yes, that's right. Pięknie. Co teraz robimy? Teraz jakbym miała taki botoks, że tak jestem taka naciągnięta. Nie? Teraz tak, słuchajcie, co zrobimy szybciutko? Zrobimy to, że jeszcze z paletki The Nudes użyjemy teraz tego cienia ciemnego. Póki mamy tasiemkę przyklejoną, możemy sobie jeszcze teraz bardzo pięknie wyciągnąć i wyostrzyć kącik. Zamykamy oko. Hyper precise, czarny eyeliner. Dobra, poczekaj, zobaczmy. Odklejamy. Bardzo delikatnie, powoli. Voila. Oraz viola. Otwórz. Ładnie. Ładnie. Teraz tak, popatrz się w górę tam. O, tak leci, patrz. Lewo. I tutaj kącik zamalowujemy. I drugą stronę. Moja droga, teraz tak. Mamy Tattoo Gel Liner. Jest to kredka. Całą linię wodną zarysowujesz sobie tą kredką. Wracamy do lemoniady. Dlatego, że mieliśmy trochę różu, prawda? No to weźmiemy sobie ten rozświetlacz, który jest delikatnie różowy. Co ty na to? I aplikujemy go oczywiście w kącik. Klaudia, bardzo ważna sprawa. Maskara Kolosal, czyli nasza najbardziej znana maskara. Oczywiście musisz pięknie wytuszować swoje piękne rzęsy. Dobrze, to teraz zostały brwi, które obiecałeś zrobić sama, ale tak, po pierwsze, wyczeszemy je na dziko do góry, ale przed tym, zanim je wyczeszemy, oczywiście chcę, żebyś poprawiła ich kształt i do tego posłuży nam Total Temptation. Poprawimy sobie odrobinkę linię brwi, ale też wyczeszemy je do góry tak jak na soap, tak? Bo tego właśnie chcieliście, więc tak też zrobimy.
Dobra, słuchaj, wyjeżdżamy brow dramą. Myślałem, żeby wziąć z kolorem, ale wezmę jednak przeźroczystą brow dramę, czyli transparentną, czyli maskarę do brwi. I wyczeszemy teraz brwi do góry. Dobra, odkręcam ją. Odkręcam. Jeśli jest nadmiar żelu, to ściągam ze szczoteczki, żeby nie naciapać. Mhm. I teraz, no wiesz, co robisz. Wyczesujesz wszystkie pięknie do góry. Makijaż gotowy. Koniecznie dajcie w komentarzu znać, czy jesteście zadowoleni z waszego wyboru, bo ja osobiście jestem bardzo zadowolona i wybraliście dokładnie taki makijaż, jaki sama bym wybrała. Ej, dobra, wybór wyborem, ale czy jesteście zadowoleni z tego, jak myśmy to zrobili, nie? Też tak, to też. Mam nadzieję, tak. Że tak. A jeśli tak, to super. I kosmetyki, których użyliśmy, wszystkie znajdziecie w kartach na dole, albo w opisach u góry, albo na odwrót, może być na odwrót. Kapniecie się, o co chodzi na pewno. Ale co ważniejsze, wszystkie odcinki poprzednie możecie znaleźć tutaj. Warto nadrobić, jeśli macie tyły. No i co, na Instagramie naszym i naszych dziewczyn znajdziecie materiały dodatkowe. Śledźcie. I na Instagramie Makeup in the Sun. I Maybelline skład cały śledźcie na bieżąco, bo tam są fajne materiały dodatkowe. A my już teraz się serdecznie z wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku Makeup in the City by Maybelline New York. Do zobaczenia. Pa.